Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Wydaje mi się, że najważniejsze, żeby poznać siebie, żeby wiedzieć, kim ja tam jestem w środku, nie? Nie kim chciałabym być, tak? Że to nie życzeniowe. Tak. Bo prawda jest taka, że to chyba też było offline, że nasza natura po prostu wylewa się z nas każdą szczeliną ciała, tak? I my możemy udawać, że jest inaczej, ale zobacz, ile energii się traci na to, żeby pudrować te pęknięcia, na udawanie, nie? Że tak naprawdę ja dopiero w momencie, w którym zaakceptowałam tak jakby to, kim jestem, jaka jestem, oczywiście cały czas tam się, wiesz, dogrzebuję, to co rozmawiałyśmy, to nie jest jakby, to jest proces, tak. To cały czas trwa. Nigdy nie można powiedzieć, ja już wiem, ja już mam załatwione, nie? Tak. Bo jeżeli tak mówisz, to znaczy, że w ogóle nawet za drzwi nie chwyciłaś, nie? Zawsze jest coś do odkrycia, zawsze jest coś, czego jeszcze się, do czego jeszcze nie dotknęłaś. Inaczej, czego jeszcze nie zobaczyłaś w świetle, nie? To tam jest, w cieniu, ukryte, czeka sobie. No odpowiedni moment, bo też nie chodzi o to, żebyśmy teraz wpadli w manię samorozwoju, bo to jest moja pułapka czasami, że ja już chcę wszystko, będę dalej grzebać, odkrywać, ale chwila. Obstawię się książkami dotąd, co z tego, że ich nie przeczytam, bo przecież fizycznie nawet nie jestem w stanie. Możesz przeczytać, tylko chodzi o zrozumienie tematu, dokładnie. Nie? Więc jakby to, że oko przeleci po tekście, to jeszcze nic nie znaczy. Ten tekst musi wejść do ciebie, znaleźć swoje miejsce, usadowić się, zmienić coś, ewentualnie przebudować i dopiero jesteś gotowa na nowe. Wiesz co? Po prostu zaakceptowanie siebie to też nie oznacza, że ty nie widzisz żadnej swojej wady, nie? Mówię i mentalnie, fizycznie, i powierzchownie, tak? Że, bo jakby... Wręcz przeciwnie. Wręcz widzisz wreszcie bez tych, wiesz, różowych okularów, widzisz sprawy, jakie są. Co jest czasami konfrontujące i czasami naprawdę kilka dni człowiek chodzi i tam trawi w sobie to, co zobaczył, tak? No bo chcemy wszyscy być mili, ładni, młodzi, nie wiem co jeszcze, bez skazy, tak? Dobrzy, tak. Na przykład niektórzy niedobrzy, czy niedobrzy, nie wiem jak to powiedzieć. Bo to jest to, co nosimy, mówi się w Ajurwedzie, że to są samskary, nie? Czyli takie wydeptane już ścieżki, po których po co się przedzierać przez chaszcze, nie? Przecież lepiej tą ścieżynką wydeptaną tam sobie przeczłapać. Łatwo, nie? Komfortowo. Łatwo i komfortowo, no bo jednak też żyjemy w czasach instant, wszystko chcemy w pigułce, wiesz, Ajurweda w pigułce, dbanie o siebie w pigułce, pokochaj siebie w pigułce. Nie da się tego, to się nie zrobi w jeden dzień, nie? To czasami to jest naprawdę, to są żmudne, to jest proces, że któregoś dnia po prostu nagle wstajesz i myślisz sobie, że to, co przez całe życie z tym w cudzysłowie gdzieś tam w sobie próbowałaś walczyć, to nagle sobie myślisz, ale to mi cholera pomaga jednak w życiu, ja chcę to zatrzymać, nie? Ja nie chcę się tego pozbywać. Mhm. Czy to jest fizyczne, czy to jest, wiesz, głębiej, nie? Nowa Myśl na Dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.